Uniwersytet Szczeciński może pochwalić się najnowocześniejszym Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, którego całkowity koszt budowy wyniósł ponad 10 milionów złotych, z czego prawie 7 milionów to środki unijne. W skład bogato wyposażonej pracowni wchodzą 4 doskonale wyposażone laboratoria – genetyki, biochemii, fizjologii i kinezjologii. Będą tam prowadzone badania naukowe z zakresu kultury fizycznej, sportowej i medycyny sportowej. Wysoko wyspecjalizowane laboratoria. Czyli tu jest laboratorium genetyczne, biochemiczne, fizjologiczne, kinezjologiczne. Generalnie wszystko to, czym możemy badać ruch. Wszystko, co jest związane z ruchem, z ciałem człowieka. Centrum w dużej mierze ma służyć sportowcom i ich trenerom, tak aby monitorować cały trening, przebadać sportowca od stóp do głów, a trenerowi dać pełną wiedzę. Już teraz pracownicy Centrum Badawczego uczestniczą w przygotowaniu zawodników, którzy wystąpią na olimpiadzie w Rio de Janeiro. W pierwszym segmencie są badania na sportowcach. Już badamy kadry Polski, kadry olimpijskie, uczestniczymy w przygotowaniach do olimpiady wielu sportowców. Drugim takim segmentem, który byśmy się zająć, to jest zdrowie, dobrostan ludzi, przede wszystkim dzieci. Projekt ma na celu połączenie nauki z biznesem, a wyniki prowadzonych badań zostaną w przyszłości wdrożone. Znajdą one szerokie zastosowanie przede wszystkim w medycynie i traumatologii, ale także w przemyśle farmaceutycznym, obuwniczym, a nawet w przetwórstwie mięsnym. Centrum Badań Strukturalnych Człowieka pozwoli umocnić pozycję uczelni jako partnera w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych.